pierwszego gołębia, którego chcemy tutaj zaprezentować, jest gołąb o numerze 3704, to jest oddział wspomniany Katowice 2-125. On jeszcze trochę potrzebuje, ale aukcja pewnie trochę potrwa. To jest 3 tygodnie tak jakoś? No, myślę, że najwyżej tydzień albo 10 dni aukcja potrwa. Także to jest właśnie wspomniany gołąb, ten jedyny po lotnikach. Pokażmy, bo co jest ciekawe, to jest jeden z nielicznych, który o tutaj ja zobaczę. To chyba nie jest ten gołąb, 3704, to jest ten, bo właśnie nie występują tutaj opisy lotników, że tak powiem. Ale ja chcę o nich powiedzieć, właśnie. Dlatego ich nie ma. No, ojcem tego gołębia jest samczyk szpak z tej takiej mojej podstawowej pary Martina Van Zon, z tej starszej pary. Gołąb, który w tym roku wylatał 10 konkursów i to na dystansach od 100 do 800 km, czyli taki all-round, można byłoby powiedzieć. Spisywał się dobrze. Także to jest ojciec tego gołębia. Natomiast matka jest 13 roku. To jest rzeczywiście taka podstawowa samica, która w naszej hodowli jest i ona pochodzi akurat z gołębi Morisa Mateusa. I to z takiego sparowania z syna Danemija, czyli tej podstawowej pary, natomiast matką jest z kolei samica, która jest siostrą mojego olimpijczyka z Poznania. Także moim zdaniem dwie takie też oryginała, linie. Oryginała tak, Morisa Mateusa. Tak, dokładnie. To znaczy, to są oryginały oczywiście, ale już samica wyhodowana u mnie. Tak, i tutaj mamy właśnie tego pstrego takiego gołąbka. Mocno pstry, może z tej racji, że samiczka też jest pstra, ale myślę, że z racji szpaka też poszedł w taki akurat kolor, a nie w szpaka.